Siemanko, siemanko w kolejnym odcinku przygód Daniela Kenta na moim kanale. No i dzisiaj przed nami debiut w pierwszym składzie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, już będą tylko skróty. Nie będę pokazywał całości spotkań, więc no rozpocznijmy to spotkanie. Gramy z Manchester City, no i gramy w pierwszym składzie, więc to jest naprawdę bardzo duże przeżycie dla nas. Tutaj widzimy, że Daniel Kent ćwiczy, przychodzi trener. Nie, asystent, no tutaj skład. Razem ci odpuszczę, kolego. No i tutaj to będzie niezadowolony. Ja znam tą twarz, a nagle mi jego nazwisko... A to jest David Raya, dobra. Raheem Sterling patrzy, nie ma go w pierwszym składzie, jest zdziwiony Anglik. Kupiony do Arsenalu, nie gra w pierwszym składzie, a jest tam młodziutki, 18-letni Daniel Kent, więc Mikel Arteta docenił Daniela Kenta, który na początku tego sezonu nie wygląda najgorzej. Daje radę, strzela gole, asystuje. Zobaczymy, co będzie dalej i jak zadebiutuje w pierwszym składzie meczu z Manchesterem City. No więc zapraszam Was na to spotkanie. W końcu jakaś akcja naszego zespołu. Havertz, nie, na to czeka, podał do Kenta, ten do Havertza, Kai Havertz, Jesus, Havertz, Jesus, Jorginho. Ja tu już Kentem trochę w środku jestem. Prawa noga, Daniel Kent! Ale dziwny strzał, dziwna interwencja ogólnie Edersona. Ale chociaż jakąś akcję stworzyliśmy w naszym debiucie w pierwszym składzie. Jest rzut rożny, no my jesteśmy tutaj. No dobra, nie podawaj mi piłki. Czy Arsenal coś zrobi? Będzie wybicie. Kent sobie opanuje, nie? Jesus. A uderzymy. Daniel Kent! No i drugi strzał celny. Jesteśmy jedynym piłkarzem, który oddał uderzenie na bramkę Manchesteru City, jeśli chodzi o Arsenal. Bo na razie to nie wygląda zbyt dobrze z Saka. No niestety, moim zdaniem, debiut przeciwko Manchesterowi City to dla nas jeszcze za wysokie progi. Arsenal kompletnie nie istniał. Mieliśmy te sytuacje, które widzieliście w skrócie tego meczu, ale oprócz tego tak naprawdę nic Arsenal więcej nie zrobił. No, nie zagrał nas w tym meczu w pierwszym składzie. Nie dziwię się, ale kompletnie nie mieliśmy okazji, żeby zaprezentować swoich umiejętności. Tak to jest, jak się debiutuje z Manchester City, więc następny mecz zagramy z ławki, gramy z Chelsea. No, potem mecz z Sevillą, więc... Te dwa mecze, no nie robię treningów, strasznie straciliśmy u Artety, ale wiecie, no nie będę robił treningów. Idźmy do kolejnego spotkania. Wchodzimy przy wyniku 3-1 na lewe skrzydło, więc bardzo dobry wynik. Ale wchodzimy na końcówkę spotkania, więc wiele minut nie będziemy mieli, by pokazać swoje umiejętności. Ale wiecie, może coś zrobimy fajnego, jakąś bramkę, asystę, kto wie. Może uda nam się zrobić kontrę, podaj. Gabriel Kent ma dużo miejsca, Daniel Kent, czy będzie czwarta bramka w tym meczu? Daniel Kent długo zlekał strzałem, no niestety to uderzenie nie było najlepsze. Ale chociaż mieliśmy sytuację, choć nasze wykończenie to no nie jest zbyt mocne, dobre ogólnie, ale... Akcja dobra, no ja bym chciał tutaj jednak trochę pograć jako skrzydłowy. Daniel Kent, tutaj schodzimy, prawa noga Kenta w pole karne, fatalnie. Mamy piłkę w środku pola, Kent, tutaj do Bukayo Saki. Trossard, czemu nie zagrał w tempo do Kenta, Trossard strzela, ale broni bramkarz. A daj przed polem karnym, może jak kostuchą to zrobimy. Daniel Kent, prawa noga, Kent! Poprzeczka, no było blisko, warto próbować. Ale no poprzeczka, jednak no to jeszcze nie to. Tak jest, no niestety bez gola, bez asysty, ale wejście na boisko jak na notę 7-4. To myślę, że jest zadowalające na to, ile dostaliśmy, tych minut otrzymaliśmy. No i zawsze uda się coś zrobić, ale tutaj widzimy cele osiągnięcie. No mieliśmy przez chwilę 7,5, więc prawie wszystko byśmy mieli osiągnięte, ale niestety nie udało się. Czas na kolejny mecz, tym razem w Lidze Mistrzów. Zobaczymy nasze działania, co ich tam chcą od nas. Zwycięstwo w derbach, pochwał zespół, przeczytaj książkę Halloween. Halloween, impreza charytatywna. No i dobra, przejdźmy do kolejnego meczu, gramy z Sevillą, Lidę Mistrzów, wchodzimy w 60 minucie, więc dużo czasu będziemy mieli na pokazanie swoich umiejętności. Kent kontra Kunia, Daniel Kent jest osamotniony, Anglik, ale świetny dribbling, wchodzi pole karne, Kent! Kent! Dlaczego nie udało nam się tutaj uderzyć? Była szansa na bramkę, ale niestety bramkarz był szybszy, no niestety nie jesteśmy zbyt... Zbyt, no co? Szybcy po prostu.
Świetny pressing Arsenalu. Może chociaż będzie jakaś bramka. No, nie będzie bramki żadnej. No kolejny słaby mecz Arsenalu. Może coś jeszcze postaram się sam zrobić. Jakąś akcję. Może uderzę. Może poda mnie. No niestety Arsenal przegrywa 2-0 z Sevillą w Lidze Mistrzów. Grając kompletnie słabo. Ja gram na notę 6-2, więc nasz kęcik. No niestety kolejne średnie spotkanie, ale ten sezon to chyba będzie wyglądał. To będzie taki sezon bardzo, bardzo średni w naszym wykonaniu i raczej nie zostaniemy Arsenal na kolejny sezon. Raczej będziemy szukać nowego klubu, albo nas Arsenal wypożyczy, bo jest taka opcja. Już wiem, że jest taka opcja, że po sezonie stwierdzą, że nas wypożyczą. No może Sheffield się trochę odkujemy. Miejmy nadzieję, pomiń, zagraj mecz, wchodzimy jako SP, ale znowu na 30 minut, więc naprawdę mamy dużo czasu, by zaprezentować swoje umiejętności. No podaj, Daniel Kent, prawa strona. Gramy jako środkowy pomocnik, ale wiecie, no, gen skrzydłowego, Daniel Kent, a uderzymy sobie, Daniel Kent, no fatalne uderzenie, ale coś będzie do filmu, bo na razie naprawdę nie, więcej w tym filmie będzie mojego gadania między meczami niż gameplayu. Do Daniela Kenta, Daniel Kent, Arsenal spokojnie, Kent do Emila Smith-Rowe'a, dobre podanie Kenta. Smith-Rowe pewnie to zepsuje, nie? Podał do Kenta. Kent tutaj do Alby, chyba Bukayo Saka. Małe zamieszanie, tracimy co? Rzut karny! Rzut karny dla Arsenalu. Tutaj faulowany Bukayo Saka przez Johna Igana. No i rzut karny, szkoda, że nie mogę uderzyć, ale może dobije. Nie no, Saka trafisz oczywiście. Bukayo Saka nie trafia rzutu karnego. No niestety. No ale może jeszcze rzut rożny, coś się wydarzy, ja idę do przodu, ja chcę atakować. Raczej się nic nie wydarzy, pewnie łapię piłkę, grbić, no i niestety gola z karnego nie ma. Daniel Kent, Kent, ależ tutaj nabrał, teraz jego Kent, pole karne do Sterlinga, Raheem Sterling, no i nie ma asysty, ale to... Świetny przechwyt Sterlinga, Raheem Sterling, Sterling do Kenta, Kent w polu karnym, prawa noga, Daniel Kent, mamy gola, Daniel Kent, 83. minuta spotkania, kapitalny przechwyt Raheema Sterlinga, podał do Daniela Kenta, ładne zachowanie Anglika i 18-latek strzela, jak się nie mylę, swoją drugą bramkę lub trzecią w Premier League. No powiem wam, że jako środkowy pomocnik na razie mi się gra najlepiej w tej karierze, jest to ciekawe co idzie dalej, ale jako SP... W formacji 4-3-3, no Daniel Kent na razie rządzi. Daniel Kent kolejny raz świetnie się uwalnia. Podaje Sterling, Emil Smith-Rowe, żeby nie spalił Daniel Kent. Daniel Kent w polu karnym. Daniel Kent poszedł sam, podał. Co się dzieje tutaj? Raheem Sterling, gol! No dużo szczęścia, będzie asysta, ale prowadzimy w tym meczu 4-0. Gol i asysta, Daniel Kent. Powiem wam tak, jeszcze zmienię mu pozycję skrzydłowego na SPO albo SP, bo gram dzisiaj w środku pola, w tym meczu Kent wszedł na SP, na lewego środkowego pomocnika, no gra mi się tam wybitnie, widzicie, mam notę 10-0, tworzę sytuację, może to jest moja pozycja, może jeszcze w tej karierze zmienimy pozycję na SP albo SPO, kto wie, bo na razie to tak wygląda, że mi ta pozycja bardzo, ale to bardzo pasuje, no ja chyba jednak wolę grać w tym środku pola. Ale zobaczymy, czy taki SP w stylu Luki Modricza, Odegaarda, albo trochę bardziej ofensywny, strzelający dużo goli, asystujący, może jeszcze kolejna akcja. Kent! 5-0. Dublet! Dublet Daniela Kenta. No ja się muszę zastanowić, może ja naprawdę zmienię pozycję, bo z tymi umiejętnościami, jakie mam, to mi się najlepiej aktualnie gra w tym środku pola. Dwie bramki i asysta, no nasz najlepszy mecz w Premier League aktualny i ten mecz Sheffield United był naprawdę wybitny. Zobaczmy ocenę szefa, pewnie jesteśmy piłkarzem spotkania i zaraz muszę zrobić małą przerwę, ale naprawdę świetnie nam się grało w tym meczu. Dobra, po tym naprawdę fantastycznym spotkaniu, jakie nam udało się rozegrać, naprawdę mam duże prace nad sobą, ale... To, że może ja sobie zmienię tą pozycję, edytuj gwiazdę, ale wiecie, na nie na SPO, tylko takie właśnie SP, jestem ciekawy, pozycja, pomocnik, środek, ofensywa czy środek?
ofensywa, zobaczmy, co tu się zmienia. Ale na skrzydle jaki mam dribbling, niewiele lepszy. Wykończenie, a ofensywa, wykończenie, długie podania, krótkie. Sprawdźmy się jako SP. Mam 68 overalla, ale ja chcę się sprawdzić jako SP, który może grać jako skrzydłowy. Ciekawe, czy będę miał tak w pozycjach napisanych, nie. Inni mają, ja nie. Ale dobra, sprawdźmy się na pozycji SP. Następny mecz gramy w pucharze z Nottingham Forest. Zagrajmy sobie to spotkanie. Wchodzę jako prawy SP przy wyniku, w którym przegrywamy, więc jestem ciekawy, co będziemy musieli zrobić, by poprawić nasze osiągnięcia. Co tutaj trener od nas będzie chciał? Wchodzimy za Havertza i zdobyć gola, dwa razy podać piłkę na połowie rywali, więc to nie jest jakieś trudne. Dobra, lecimy. Jest naprawdę w świetnej formie, ale to jest świetny odbiór Smitha Rowe'a. Emil Smith Rowe, Gabriel Jesus. 1-1. Wyrównujemy stan rywalizacji w pucharze Carabao Cup. No jak będzie remis, będą karne. Ja bym karne chętnie zagrał, jak ostatnio wchodzę na pozycję PP. Ja mogę grać jako skrzydłowy, jako środkowy pomocnik, ale kto wie, może ja zostanę na tym środkowym pomocniku, bo trochę mi się to podoba, wam powiem. Może coś nowego też trochę. Co zrobi Daniel Kent? Świetnie do środka Okiwa Murillo. Daniel Kent podał do Jezusa. Dlaczego Gabriel? Wiem, że ja fatalnie mówię to nazwisko, ale tak to jest moja wymowa. Elneny, ale dlaczego Gabriel tego nie strzelił? Tutaj Odegaard i w tym. I teraz będzie gol, co nie? Tak jest. Kiedy ja mogłem zanotować asystę, to nie strzeliłeś. Nie lubię cię już, Gabriel. Nie będę z tobą rozmawiał. 2-1 prowadzimy z Nottingham Forest. No jak ci Odegaard podaje, to strzelasz, ale ja to nie. Czemu Saka gra jako SP, a ja gram jako skrzydłowy? Nie rozumiem tego, ale Arteta jest trochę skomplikowany moim zdaniem trenerem. Nie gwiżdżę, sędzia, nie rozumiem tego. Kto sędziuje to spotkanie? Już jest po czasie, odbieram piłkę. Daniel Kent, no i teraz nie dał mi szans. Nie dał mi okazji, by strzelić, stworzyć akcję, kontrę. No i dobra, Bukayo Saka czy Vlaho Dimos? Saka! Pewnie 1-0. Aaron Ramsdale czy Nyakate? Nyakate czy Ramsdale? No i niestety 1-1. Drugim piłkarzem będzie Gabriel. Czy Jesus strzeli? Nie strzela. Gibbs White czy Ramsdale? No niestety Gibbs White strzela pewnie. Raheem Sterling. Raheem, musisz to trafić. Raheem! Ja pitole. Avoni czy Ramsdale? No i odpadniemy, ja sobie nie strzelę. O, nie, myślałem, że strzelam karnego. Odegaard, fatalnie, Arsenal strzela rzuty karne. Fatalny jestem zespół, naprawdę. Przegrywamy po rzutach karnych w Carabao Cup z Nottingham Forest. 3 karne rzędu nietrafione, no. No panowie, tak się nie strzela, no ludzie kochani, no. Dlaczego wy tak to spieprzyliście? Nie mam pytań, niestety odpadamy. Moje wejście z ławki było dobre. Nie było wybitne, ale ja naprawdę jako ten SP daję rady. Zobaczcie, 9-0 oceny. Ja myślę, że to jest moja nowa pozycja i ja na tej pozycji zostanę. Cechy osobowości mamy. Wybierz, co mogę wybrać. Szybkie podania górą. Szybkie podania. O, tak? Szybkie podania. Idziemy takiego rozgrywającego, środkowego pomocnika. Jakie mamy działania? Odpadamy z turnieju. Czytaj książkę bogatego przedsiębiorcy, tak. Jak nie dziś, to jutro i tyle. No, raz się przegrywa. A my przechodzimy do kolejnego meczu z Newcastle United. Ja robię małe cięcie i widzimy się. W 63 minucie zmieniamy Odegaarda, więc zobaczymy, jak nam wyjdzie to spotkanie, wejście na boisko. Mała przerwa miałem od nagrywania teraz tego odcinka. Tak to jest, czasami naprawdę nagrywam częściami. No i czy Daniel Kent, który został przedstawiony przez Mikela Arteta do środka pola i od tego momentu gra o wiele lepiej tam, pomoże Arsenalowi w zwycięstwie nad Newcastle? No zobaczymy. Kent do Saki. Saka. Jesus, świetnie tutaj Gabriel. Wchodzi w pole karne Brazylijczyk. I dlaczego nie uderza? Na co on czeka? Ja nie rozumiem komputera, na co on tak czeka w tych sytuacjach, kiedy może po prostu uderzyć. No, brak mi słów. Czasami po prostu mam takie sytuacje, że ja naciskam, żeby on uderzył. Żeby była, wiecie, jakaś akcja bramkowa, gol. Bo naprawdę oni tak wolno się zbierają tych uderzeń.
nie podejmują dobrych decyzji. Może będzie dobre dośrodkowanie, choć dośrodkowanie mam słabe, ale piłka doszła do Jezusa. No i co tutaj? Będzie strzał Jordi Alba, ale broni bramkarz Nick Pope. Dajmy sobie jeszcze szansę. O, rzut rożny wykonuje, bardzo ciekawe. Dobra, może jakaś asysta? No raczej nie. Raczej nie, ale jak mi da Gabriel, to poprawię się. Jeszcze raz, a co? No ale, o, spalony. No niestety, koniec tej akcji. Świetny przechwyt Daniela Kenta. Alba. Saliba, może będzie jakaś akcja, wiecie. Dobry przechwyt. Kai Havertz, no graj Havertz. I mamy piłkę. Jakby tak wypuść tutaj Sterlinga. Sterling, Gabriel, Havertz. Do Kenta. Kent w polu karnym. Prawa noga. Daniel Kent. No niestety. Wykończenie Anglika. No nie jest najlepsze. Ale naprawdę bardzo ładna akcja Arsenalu. Szkoda, że nie strzeliśmy gola. Wiem, że to ja bym chciał bardziej kreować tę sytuację, ale czasami te sytuacje same mi się kreują. Tutaj będzie świetny pressing Kenta. Kent do Havertza. Havertz. I mamy asystę. Mamy asystę. No tu teraz Daniel Kent powalczył o tą piłkę. Wcześniej nie wykorzystał klarownej sytuacji, ale tutaj świetny pressing, wywalczył piłkę, odebrał ją, stwierdził, że jeszcze poda tutaj do Botmana, nie wiem co tutaj zrobił Botman, ale tutaj poda do Havertza, no i Kai Havertz strzela gola. Mamy asystę i ostatnio, odkąd na tym SP gram, to nawet te statystyki wyglądają o niebo lepiej. Prowadzimy, no i Daniel Kent na razie w tym meczu ma świetne wejście. Zobaczymy jak będzie dalej. Kent do Havertza, Saka, Havertz, ależ akcja Arsenalu, Havertz. No ale niestety Daniel Kent trochę za daleko, to wycofanie, Havertz zablokowany, jeszcze jest Ben White. Ben White w polu karnym, Ben White w pole karne, Sterling i 3 do 1, Raheem Sterling. Co za dośrodkowanie Bena White'a, co za wykończenie Raheema Sterlinga. 3 do 1, zanosi się na wygraną. Ostatnia akcja chyba tego meczu, Kent świetnie do Sterlinga. Ale Raheem Sterling wycofuje do Havertza, tem do Kenta, Kent do Bukayo Saki. Saka w polu karnym, co zrobi Anglik? Saka do Kenta, a to chyba już nic nie będzie z tej akcji. Czy Kent będzie chciał coś zrobić? Kent kontra Matt Target. Podaj do Sterlinga, Sterling świetnie się tutaj uwolnił. W polu karnym podał uderzenie Jorginho, ale nie ma gola. Nadal jest 3 do 1, ale tutaj podanie Jorginho fantastyczne, ale... A, tutaj jeszcze bym kostę zrobił. Wygrywamy to spotkanie. Daniel Kent notuje asystę. Więc moim zdaniem kolejny dobry występ naszej gwiazdy. No i coraz częściej Kent może otrzymać coraz więcej minut. Bo naprawdę w ostatnich meczach jest w formie. Jako zawodnik, który gra na pozycji SP. Znowu te takie przegłosy. Jako SP. Jako SP Daniel Kent gra znakomicie. Stałem piłkarzem miesiąca. Uhuhu. Zobaczmy to. Kent nagrodzony za dobrą formę. Po raz pierwszy w tej karierze. Daniel Kent piłkarzem miesiąca. No proszę. Ile zdała zmiana pozycji? Bo mam takie wrażenie, że odkąd ta zmiana pozycji nastała, to gramy o wiele lepiej. 6 goli i 3 asysty. Więc no... Jest dobrze, 17 spotkaniach, gramy praktycznie każdy mecz. Jeśli chodzi o bramki, jesteśmy trzecim najlepszym strzelcem. Asysty, no trochę nam brakuje, no ale jesteśmy na czwartym miejscu razem z Benem White'em, więc... No ale ta kariera nam się rozwija i naprawdę dajemy z siebie wszystko. Czas na kolejny mecz, Liga Mistrzów, nie robię treningu. Wiem, że zagrałbym w pierwszym składzie, a dobra. Zagrajmy w pierwszym składzie w Lidze Mistrzów, czemu by nie? Jeszcze w Lidze Mistrzów nie graliśmy w pierwszym składzie. I gramy jako prawy pomocnik środkowy, więc czas zadebiutować w Lidze Mistrzów w pierwszym składzie. A Saka, no Bukayo Saka na co ty czekasz? Podał do Kenta, Kent. No niestety złe podanie, ale jest Ben White. Ben White, tutaj jest Emil Smith Rowe. No i uderzenie i mamy gola. Gabriel Jesus strzela gola na 1-0. Świetne wykończenie Brazylijczyka i Arsenal prowadzi. Nie pamiętam jaką mamy sytuację w Lidze Mistrzów. Trzeba będzie spojrzeć po tym meczu. Ale wygrywamy 1-0, prowadzimy, jest super. Lecimy dalej. Szybkie odebranie piłki, Daniel Kent rozpoczyna kontrę jakby. Podał do Gabriela. No i czy będzie gol? No nie będzie gola.
Ale jest asyst? Nie, no będzie gol, co ja mówię, ale no tutaj nie spodziewałem się. Już myślałem, że Gabriel to zepsuł, ale on stwierdził, że zagra sobie do Emila Smitha-Rowe'a. Ten strzelił z gola, z główki do pustej bramki. Jakiś udział przy tym golu mieliśmy 2-0, więc Daniel Kent na razie dobry debiut w pierwszym składzie Arsenalu w Champions League. W tronie Daniel Kent, jeśli uda się dobrze teraz zagrać do Gabriela, jest super. Gabriel, uderz, będzie asysta, jest asysta. Mamy asystę w Lidze Mistrzów, Daniel Kent, bramka Gabriela. Jezusa dzwoni do nas, ziomo, super podanie, nie ma sprawy. Oby tak dalej, obyś tak więcej strzelał goli po moich podaniach, panie Gabrielu. Mamy asystę, nota 9-1, naprawdę jesteśmy coraz lepsi. I tutaj fatalnie. Mamy piłkę, jesteśmy w polu karnym. Daniel Kent, prawa noga, niestety broni bramkarz, to nie była dobra sytuacja dla nas, ale spróbowałem. Jesteśmy przed polem karnym. Ramos wybija, Kent ma piłeczkę. Podamy na prawo, świetne podanie do Saliby. Ale tutaj niestety nic dalej nie udało z tym zrobić. Saliba traci piłkę, my robimy głupi ślizg. Piłka do Kenta, mam dużo miejsca, prawa noga, Daniel Kent, słupek. Wygrywamy 3-1, mamy asystę w tym meczu, asystę drugiego stopnia. Więc to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Naprawdę debiut w Lidze Mistrzów w pierwszym składzie Arsenalu wyszedł nam o wiele lepiej niż w Premier League. Ale też inna pozycja, nota 9-0. No ja nie wiem, czy nie skończę już tego odcinka właśnie w tym momencie. Kolejny mecz gramy z Burnley. Zagramy w pierwszym składzie. Tak wygląda nasza sytuacja po 11 kolejkach, 7... Nie mogę tego dźwięku, co jest w słuchawkach, słyszę, na nagraniu też pewnie jest. Dlaczego ja to, nie można tego wyciszyć, to się kraszuje i to nie chce minąć. No irytuje mnie to po prostu tak, że naprawdę, ale dobra. 7 zwycięstw, 4 porażki w lidze, 27 punktów, 10 straty do Liverpoolu, ten Crystal Palace jest niesamowity. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, 5 punktów po 4 kolejkach, więc no o awans będziemy walczyć, myślę, że do ostatniej kolejki. Sprawdźmy naszą gwiazdę. Mamy 6 goli, 4 asysty łącznie w tym sezonie, więc już na pewno w następnym sezonie czeka nas jakiś upgrade. 5 punktów będę mógł wydać. No i te oceny naprawdę nie są złe. 3 gole w premierze, 3 asysty w Lidze Mistrzów. Mamy 1 asystę po 4 spotkaniach. Nawet ta średnia ocena jak na 7,5 to moim zdaniem nie jest złą oceną. No i tu raczej chyba nic nie mam do dodania. Co tam agent? Widziałem dzisiaj twoje posty w mediach społecznościowych po meczu. No to wspaniale. Jak chodzi o Arsenal, no te hat-triki to raczej my nie osiągniemy. Nie sądzę. Rekomendacje. Chelsea, City, Liverpool. No super mi kluby proponują. Ja sobie wybrałem Celtic. Aby był ciekawy moim zdaniem klub. Ale dobra. To tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie i do następnego.